Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała tobie, Panie. Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jeruzalem na święto Paschy. Gdy miał lat 12, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został młody Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli jego rodzice. Przypuszczając, że jest wśród pątników, uszli dzień drogi i szukali go między krewnymi i znajomymi. Gdy go nie znaleźli, wrócili do Jeruzalem, szukając go. Dopiero po 3 dniach odnaleźli go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy go słuchali, byli zdumieni bystrością jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a jego matka rzekła do niego: Synu, czemu nam to uczyniłeś? Oto ojciec twój i ja z bólem serca szukaliśmy ciebie. Lecz on im odpowiedział: Czemu mnie szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego ojca? Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu i był im poddany. A matka jego chowała wiernie wszystkie te sprawy w swym sercu. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Przyjdź, Duchu Święty, umiłowany Boże nasz, który od Ojca i Syna pochodzisz, który jesteś w duszach miłujących Trójcę Świętą. Przyjdź przez Maryję, przez jej piękne, pełne radości i szczęścia serce. Przez serce Maryi pielgrzymujące. Maria, 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 Adonai, Adonai, Adonai. To wybawienie wybrałem świadomie, żeby podkreślić to, że nasze pielgrzymowanie jest ściśle związane z pielgrzymką, która odbyła się wtedy, kiedy Pan Jezus miał 12 lat. Pan Jezus, Maria, Józef razem w wielkiej miłości i radości na modlitwie pielgrzymują z wiernymi Izraela, z wieloma pielgrzymami do Jerozolimy, do wielkiej, pięknej świątyni ku czci Boga Ojca, której Duch Ojca szczególnie był obecny w miejscu świętym świętych. To była pierwsza pielgrzymka. Byli na tych uroczystościach wielka radość, euforia, zachwyt nad obecnością Boga, wracają. Zostaje młody Jezus w świątyni Ojca. Wracają Józef i Maryja. Ale się okazuje, że muszą odbyć drugą pielgrzymkę. Pierwszą już odbyli, a teraz drugą. Pierwszą odbyli z Jezusem do Ojca, a teraz razem pielgrzymkę do Boga Ojca Miłosierdzia i do Jezusa Miłosiernego, czyli do sanktuarium. Okazuje się, że to sanktuarium Ojca zamienia się również w sanktuarium Miłosierdzia Jezusa. Jezus tam jest. Nie muszą bać się o Niego.
Właściwie nie muszą go szukać, po prostu mają iść do domu Ojca, gdzie jest Syn Ojca. Więc odbywają pielgrzymkę. Ta pierwsza była radosna z Jezusem, ta druga bez Jezusa bolesna. Ale zakończyła się wielką radością. Jezus jest świątyni Ojca, świątyni miłosierdzia Bożego. Jezus naucza Boże miłosierdziu. Nauczycieli Izraela, żeby oni z kolei uczyli miłosierdziu Ojca i Jezusa wszystkich. Maria mówi o bólu serca swojego i bólu serca Józefa. Tak, bo kiedy wynosi pielgrzymkę, to czasem może serce boleć. Dlatego, że doświadcza się różnych smutków związanych ze sprawami tego świata. Bo ten świat nas przygnębia, zasmuca, dręczy. Złe duchy, różni ludzie. Ale Pan Jezus nas chce napełnić radością i miłością. I miłosierdziem, i szczęściem swoim i Ojcem. Dlatego ta pielgrzymka zakończyła się dla nich, dla Józefa, dla Marii szczególnie wielką radością. I serca na pewno skakały z radości, kiedy zobaczyli Jezusa, ale odkryli Go na nowo, jako umiłowanego Syna Ojca. Jezus miłosierny w domu miłosiernego Ojca. I co czyni Maria? Maria rozważa to, co się stało. To, co mówi Jezus. Bo On nauczał nauczycieli Izraela, ale także nauczał Maryję, nauczycielkę Kościoła, mistrzynię życia duchowego. Ona otrzymała lekcję od Syna Bożego. Ona przyjęła tę lekcję, bo jest wierną uczennicą Ojca Niebieskiego, Ojca Miłosierdzia i Syna Bożego, który także jest jej Syn. Przyjęła tę naukę z pokorą i radością. I rozważała te miłosierne, piękne, pełne tajemnic Bożych, słowa Pana Jezusa, rozważała. Czyli myślała o nas, medytowała, medytowała. Ona żyła Bogiem i słowami Boga. Te sprawy wszystkie związane z Panem Jezusem miała w swoim sercu. A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te sprawy w swoim sercu. To zdanie chyba jest najważniejsze w tym fragmencie, z Ewangelii Łukasza. Chowała wiernie, Maria wiernie. Wszystko chowała. Wszystkie skarby Boże chowała w swoim sercu. Wszystkie te sprawy. Wszystko. Niczego nie zaniedbała. Niczego nie zlekceważyła. Nie odrzuciła. O niczym nie zapomniała. Ona kocha Jezusa i kocha sprawy dotyczące Pana Jezusa. I kocha wszystkie słowa Jezusa. Dlatego w czasie tej pielgrzymki mieliśmy podobną postawę Marii i Józefa. Na pewno nie tylko Maria, ale też Józef też wiernie wszystkie te sprawy, wszystkie te słowa w swoim sercu Józefowym też posiadał i też rozważał. Też się uczył, też był uczniem w szkole serca Pana Jezusa razem z Marią. Marią uczennicą Pana. Więc i my w czasie jakiego pielgrzymowania uczymy się. Będą lekcje od Pana Jezusa i będzie uczył nas Pan w szkole swojego serca, ale także będzie to szkoła serca Marii. Ona też będzie nas nauczać. Więc pielgrzymujmy nie tylko fizycznie, ale duchowo. Bo fizycznie nas nogi zaprowadzą do sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie, po piwnika. Duchowo, niech nasze serca udadzą się wprost do serca Jezusa przez serce Marii. Takiej grzymka duchowa będzie najważniejsza. Jeszcze takie motto z psalmu 84. Szczęście mieszkańca świątyni. Trzeci werset D, czyli drugi zdanie z tego wersetu. Serce moje i ciało radości wołają do Boga, żywe. Serce moje i ciało radości wołają do Boga, żywe. Że w czasie tej pielgrzymki i nasze serca i ciała radości wołają do Boga żywego, do Jezusa miłosiernego.